Dobra pamięć. I rozumiem, że co, jakiś swój taki patent na to, jak się uczyć, już taki mniej więcej wyrobiłeś regularny, że masz jakieś takie swoje procedury na przykład, że najpierw zaczynam od tego, że się przykładam do wykładu, potem sobie z tego coś notuję, streszczam, potem mnemo, potem nie wiem, powtarzam sobie jeszcze w słuchawkach. Masz jakieś takie swoje techniki różne po czasie obcykane? Teraz w ostatnim czasie stosowałem taką metodę, że brałem sobie podręcznik, tworzyłem sobie, mam taki szablon tabelki zrobiony w OneNote, ja używam do notowania OneNote'a. Stwierdziłem, że po prostu przesiądę się z zeszytów na formę elektroniczną całkowicie. I powiem ci, że u mnie się to sprawdza super, bo mam synchronizację od razu ze smartfonem i mogę w każdym momencie sobie gdzieś rzucić okiem na te notatki. I biorę po prostu podręcznik, mam tabelkę, w której mam napisane daną frazę, którą chcę zapamiętać, stację i skojarzenie. Coś takiego, jak ty miałeś w swoim filmie. To od ciebie podpatrzyłem. Super. W ogóle fajnie, że używasz OneNote'a, bo też ostatnio odkrywam magię tego narzędzia. Tak pierwotnie jeszcze mówiłem, jakieś tam notatki cyfrowe, no lubię to, ale wystarczy mi notatnik czy Word, nie? Ale jak już zacząłem grzebać w tym OneNote'cie, że mogę mieć wszystko pięknie posegregowane w folderach, posegregowane w jakichś takich zakładkach. Mogę rysować tam, mimo tego, że rysuję strasznie, ale mam zawsze to jakiś taki pędzel mózgu, że tak powiem. To no OneNote tutaj bardzo też polecam. Fajnie, że też mówisz jako student medycyny o tym, że to jest po prostu dobre narzędzie, bo jest, zgadzam się. Nawet widzę czasami, powiem ci, bo śledzę na YouTubie różnych twórców, którzy studiują medycynę, dzielą się swoimi sposobami na to, jak notują na medycynie właśnie. I niektórzy używają iPada i tak sobie myślę, ale to jest fancy, pewnie tylko taka hipsteriada, nie? Z drugiej strony myślę sobie, że może być bardziej, bardzo funkcjonalne oczywiście, więc też nie jest tak do końca, że to jest coś złego. I właśnie często widziałem, że na iPadzie zamiast korzystać z tych takich Apple'owskich narzędzi, korzystają z OneNote'a Microsoftowego i tak się zastanawiałem, czemu, nie? Wiesz co, genialne jest wyszukiwanie fraz. Wpisujesz sobie, co potrzebujesz i nie musisz brać zeszytu i przeszukiwać tego, kartkować, tylko od razu masz wszystko w jednym miejscu. Tak, ja jestem też takim dzieckiem cyfrowym, czyli odkąd byłem na studiach, zawsze laptop. I to ma swoje wady, zalety, tak? Bo jak notuję na laptopie, to trochę mniej się skupiam wtedy klikając, bo ja bardzo szybko piszę bez patrzenia praktycznie. Gdy piszę piórem, to powiedzmy, że bardziej się wtedy skupię, ale z drugiej strony ta szybkość laptopa jest zawsze lepsza. I właśnie Ctrl F to jest dla mnie no game changer, tak? Bo ja zawsze mówię, porządek jest wtedy, gdy w 3 sekundy znajdziesz swoją treść, której szukasz. Jak szukasz jej pół godziny, to masz syf, a nie porządek, tak? No umówmy się. Więc tak, OneNote i Ctrl F i ta funkcja to jest złoto. Cześć, z tej strony Maciej. Jeżeli chcesz się lepiej uczyć, chcesz mieć lepszą koncentrację, chcesz poprawić swoją pamięć, zapraszam Cię na skorzystanie z indywidualnego treningu. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie dobra-pamięć.pl.